Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj, oszkaluj i opluj. A w dzisiejszej kontrabandzie Anna Mucha, Tomasz Karolak, Josie Kwaśniewska, Julia Żugaj, Robert Lewandowski, Sylwia Bomba, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski. Grażyna, my tutaj zajęte. Tutaj jedna impreza za nami, druga impreza przed nami. Bilety jeszcze co się są dzieje? W komentarzu, może, znaczy nie w komentarzu tylko w opisie. Można, jest link. Link. A w telewizji się dzieją takie rzeczy. Aż takie? No bo jest taki nowy program Drag Me Out, rozumiesz? Bo to Tusk doszedł do władzy i teraz od razu zboczeńcy przebierają tak, teraz baby w chłopów, wszyscy. Chłopy w baby. Dokładnie, nic nie wiadomo gdzie, kto, jak. Dokładnie tak. No i tam Anna Mucha zasiada. No, następna. Przyleciała tam na swoich skrzydełkach jako jurorka tego programu. Ekspertka w tej dziedzinie. Tak. A ikona. A Tomasz Karolak, kolejna ikona, jest tam jako uczestnik i przybierają go zabawę ogólnie. Jest taka nieścisłość między państwem, bo państwo się nie lubią. Dlaczego? No bo jest taka sytuacja, że kiedyś Tomasz Karolak powiedział, że Anna Mucha jest niezawodową aktorką i że jest amatorką ogólnie. Bo co, bo nie ma wykształcenia? Aktorskiego. Czyli pewnie jak większość aktorów. No, jak duża część, no. Okej, okay. I ją to zabolało, ukuło ją to. Ukuło ją to tak, że po kilkunastu latach to muszę serce cały czas do tego nawiązuje. Znaczy, może nie nawiązuje bezpośrednio, ale poniekąd się wyżywa na nienawidzi panu go po prostu, no. Po prostu nienawidzi tego skupiela. I co, on tam wychodzi w tej kietce, tak. A ona mówi do niego, co ty, jesteś chłop czy baba? No słuchaj, mówi do niego na przykład tak. Kto jak kto, ale Tomek powinien wiedzieć, że rozmiar nie ma znaczenia. Powiedziała do niego. Mhm, ale... Na przykład tak. No, Ale co? No, że dwuznacznie to zabrzmiało i Superak pisze, że zabrzmiało dwuznacznie i że chyba chodziło po prostu o kutę. No, ale skąd ona wie? No, ale to są aktorzy. To ona, jest inny świat. Ona wie, bo ona się zamienia w muchę i wtedy może się dostać niepostrzeżenie. Na przykład, nie wiem, czy do gaci Karolaka, no to tak ekstremalnie bym powiedziała, ale może gdzieś w okolice. Superak dalej pociągnął temat, ponieważ... Hot topic. Jest informator z produkcji. Informator z produkcji dawaj. Drag Me Out i mówi informator tak. Ania czuje misję i zależy jej, żeby pierwszy program o Drag Queen zmienił coś w Polsce. Uważa natomiast, że Tomek poszedł do programu tylko dla pieniędzy. No, chyba tak no, jest. Pewnie tak jest, no. Ale od czego oczekujesz od jakiegoś chłopa? Ania chciała nawet, żeby jej garderoba znajdowała się jak najdalej od pokoju Tomka. Niestety, jak na złość, przypadły im garderoby obok siebie. Bóg tak chciał. Może powinni mieć wspólną po prostu. Ale nawet ze sobą nie rozmawiają. Nie, mówi nawet informator aż tak? Super Expressu. Nie. Aż tak? Tak. O kurczaki. Jest bardzo ciężko. No chyba, że muszą tak na wizji. No słuchaj, tutaj informator chyba za nimi chodzi, no. Ponieważ on ma tutaj takie dosłowne... Może to też następny jakiś... Owad. Komar lata za nimi. Mikołaj? Tomek, gdy ją widzi, od razu schodzi jej z drogi. Produkcja chciała nawet, żeby się pogodzili. On był chętny, ale Ania nie chciała o tym słyszeć. Co za muszysko. Co, to jest chyba... To jest wredne ja myślałem, że to może jest jakaś muszkowocówka, ale to jest chyba końska mucha normalnie. Końska mucha jak nic. Lepiej takim zejść z drogi, słuchajcie, nie wiadomo na czym się działa. Internauci, jak to internauci? Zaczyna się. Niezbyt zadowoleni. No pewnie są podzieleni. No są podzieleni, no. Ale dużo jest osób niezadowolonych tym, jak Anna Mucha ma... Jak traktuje Karolaka? Jak traktuje Karolaka. Free Karolak. Powinni petycję jakąś założyć. Słuchaj, i tutaj Pudelek takie komentarze wyciągnął. Nie rozumiem nastawienia jurorów. Dla pozostałych duetów są serdeczni i pozytywni, jednak dla nich są nieobiektywni i widać, że komentują po złośliwości. Widać, że pan Tomek daje z siebie wszystko, a fochy pani Muchy i tej osobiste wycieczki zupełnie nie na miejscu. Tomek jest niedoceniany w tym programie. Jak zawsze we wszystkim jest, mam wrażenie, nie? Tomek jak kontrabas. Czy on ma jakąś kosę z Muchą? Nie rozumiem tej tendencji wrogości nastawienia do Tomka przez jury. Anna Mucha chyba ma prywatny problem.
No chyba coś jest na rzeczy. Chyba tak. Nie jest to jedyny problem, który ma Anna Mucha, ponieważ ostatnio podzieliła się też, że ma problem z internautami, wyobraź. No dobra, ale poczekaj, no to może dajmy jakiś nasz swój komentarz. Dobrze. Co prawda nie widzieliśmy żadnego z tych odcinków. To prawda, ale możemy się chętnie wypowiedzieć. Znaczy ja przyznam, że ja widziałem fragment występu Karolaka, wydaje mi się, że ostatniego, coś w stylu te Lady Gagi z tymi puszkami we włosach. No. I to jest moja ocena taka totalnie płytka. 5 sekund. Tak, ale to wystarczy w niektórych przypadkach. Tak, tak, tak. I według mnie to wygląda bardzo kabaretowo. Ja rozumiem, w sensie Karolak. Tak, Karolak. Ja wiem, o co chodzi, ponieważ i Drag Race też ma swój sezon z celebrytami, jakieś klasy C, którzy występują, tak, mężczyźni często heteroseksualni przybierający się i niektórzy robią to na poważnie i naprawdę chcą się wczuć, wiedzą, że to jest sztuka i chcą to zaprezentować, a inni robią to prześmiewcze, nie umieją przełamać tej bariery i są tacy, że no jestem chłopem w peruce, nie? Wiecie, o co chodzi? I ja taki vibe wyczułem od Karolaka i może o to samo chodzi jury, nie wiem, no podejrzewam, że polskiej publiczności, czy przynajmniej części, to się podoba, tak? O czym świadczą jakieś wyniki kabaretowe. No ale do mnie to nie dociera, przykro mi. Ja powiem tak, że się wyjątkowo nie wypowiem, ponieważ nie widziałem tego programu. To słabiutko, nieprzygotowane jest, jakieś kochana. Fotosy, ale cieszę się, że polskie drag queenki weszły do mainstreamu. Zwłaszcza, że są tam naprawdę utalentowane osoby. Także z tego się cieszę. Miejmy nadzieję, że dostają za to jakieś wynagrodzenie. Tak, to prawda. Biorąc pod uwagę, że produkuje to TVN, to ciężko powiedzieć. No właśnie. Ale wróćmy jeszcze do Anny Muchy, ponieważ nie jest to koniec jej przygód. Anna Mucha kilka dni temu na swoim instagram.com wypowiedziała się w sprawie hejterów. W sprawie hejterów, którzy ją nękają. Masakra. I na przykład piszą tak. Ale dwa naleśniki, to rozumiem, że o piersiach pani aktorki. Albo na przykład placki takie, pisze tutaj pani taka, bo tutaj Anna Mucha dała screeny... Swoich piersi. Swoich piersi to dała wielokrotnie, ale screeny komentarzy zdjęć I to jest z profili tych ludzi. Na cyce. Tak. Po co te cyce na wierzchu, pyta kolejna jakaś pani. Pewnie po to, żeby napytała komentarz, nie? Albo na przykład jakaś Katarzyna pisze, no i te siwe włosy jak clubu z rurka. To że z klubu z rurka, że to stripteaserki, jakiś taki go-go, nie wiem. Nie przypominam sobie, mówiąc szczerze. Nie pamiętam? Ostatnio jak byłeś, to nie było, nie? Nie było siwuchy. Ale dziwna akcja. Marek Kicek z kolei napisał Annie Musza, nie pomoże woda z Wisły, kiedy cyce już obwisły. Ale minęło już sporo lat od momentu, jak byłeś w Sogo ostatnim razem, więc mogło się pozmieniać. Może się trendy zmieniły, no. Tak. Oczywiście chłop wypowiadający się, pierwsze co. O cycach. To też nie wiem, co jest gorsze, szczerze mówiąc. Chłop wypowiadający się na temat cyców, czy baby wypowiadający się na cyców. Nie wiem, co jest gorsze. Jak myślicie? Dajcie w komentarzach. Albo na przykład Alicja pisze. O. Każdy zwraca uwagę na piersi 3, a ja zwracam uwagę na brak wcięcia w talii 4. I wtedy byłaby petarda, 3. Aniu, wybacz, ale troszkę zrzucisz KG i nędzie git, buziaki. Trzymamy kciuki. No i tego jest i tak dalej, sporo. I, tak dalej. I Anna Mucha się wypowiedziała tutaj w opisie tego posta i napisała tak. Najwięcej do powiedzenia na temat mojego wyglądu mają kobiety, choć i kilku śmiałków się znalazło. Drogie panie, mała litera świadomie, bowiem kieruję te słowa do tych, co do mnie pisały z zaangażowaniem, radą, czasem troską. Dziękuję za wasze wypowiedzi 3. Niezwykle budujące. I cieszę się, że wciąż mnie obserwujecie i tu jesteście. Dzięki temu zobaczycie, jak to jest nie być zupełnie anonimowymi w sieci. Oszczędziłam was jednak trochę zasłaniając wasze adresy. Panowie, dla was nie wystarczyło już mi farby na wysławianie wizerunków i nazwisk. W sensie, no co? Znaczy ja to szanuję. Serio, ja to szanuję. Tak, ja wiem, o co ci chodzi. I z jednej strony... Upubliczniać. Totalnie jakby spoko i rozumiem w ale to nic nie zmieni absolutnie. No tak. Jedyne co zmieni, to Mucha się nakręci i wywoła w niej to negatywne emocje, a i tak będą dalej. Może jedną czy dwie osoby spośród tych czegoś to nauczy, ale czy na pewno... Wiesz. No wiem, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi. Będą kolejne, no. Ale powiem ci, że na szczęście jest Tomasz Karolak. Uff, thank God. Przebrany za babę. Thank... Za babę! Yes! Ale nie, przepraszam.
Ale ja jestem oburzony jedną rzeczą. Jako? Dlaczego Viola Kołakowska nie zabrała głosu i nie oceniła prezentacji swojego obecnego bądź byłego partnera? To prawda. Dlaczego tak ochoczo wypowiada się na temat pani Madonny, pani Lady Gagi publicznie, a na temat swojego Tomasza Karolaka to co? Cichutko takie no właśnie. Violetto Kołek, jakby do roboty. Josie Kwaśniewska. Nie wiem, czy coś wam to mówi. No jak to? Przecież oglądali nasze w ogóle Reaguje, gdzie reagowaliśmy na królową przetrwania. Tak, i to jest zwyciężczyni pierwszego sezonu. Tak, jedynego bardzo na razie. Dużo kontrowersji wzbudził ten finał. Jeżeli ktoś jeszcze nie nadrobił, to zapraszamy to do finał tutaj koniecznie. Do nadrobienia. Pan Pomponik zdążył uchwycić mys Kwaśniewską na jakimś evencie. Gdzieś między ciuchami. Bardzo głośny. Ale mimo to dali radę, więc super, fantastycznie. Było minęło na całe, let's move on. Muszę przyznać, że jestem całkiem pod wrażeniem niektórych pytań, sformułowań, jak brzmią. Myślę, że dla niektórych mogą być zaskoczeniem, ale to też jest kwestia, komu je zadajecie, tak? To prawda. I widać po Josie, że absolutnie nie jest zaskoczona pytaniem na przykład o to, czy jest nierobem albo utrzymanką. Ona jest jaka na lajcie odpowiada na takie rzeczy podczas jakiegoś eventu, więc dobrze przynajmniej, że wiesz, z kim rozmawiasz, tak, i się rozumiesz. I na co sobie możesz pozwolić. Dokładnie, więc może dajmy odpowiedzieć Josie, okej? Okay? Edyta Polmarska twierdzi, że jesteś nierobem, mówiąc wprost. Co ty oh o tym sądzisz? God. Like, girl, get over it. It's just to move on. Like, I'm not, nie będę poniżać i obgadać ludźmi. It's not my still. Like, I'm just not gonna do that. Whatever. It is what it is. Like, no. I don't know. Move on, like... Move on, okej, okay, pisarka. Okej. Okay, move on, pisarka, i daj mnie żyć, bo ja chcę żyć. I po prostu ja robiłam to, co wszystkie, a one teraz są takie, a nie jakieś tam inne sakie. Sakie na przykład. Padło, że jesteś utrzymanką. Jak byś to skomentowała? Oh my god. Oh my god. Love that for her. Ale to są ważne rozmowy, słuchajcie. To oczywiście są ważne rozmowy. Nigdy nie wiadomo, pomiędzy jakimi ciuchami przytrafią się takie jakieś newsy. I uważajcie, jak chodzicie do sklepu, bo może po prostu pan Pomponik tam, wiecie, przeglądacie rzeczy, a tam pan Pomponik się będzie ukrywał. Bardzo ważne. Na przykład tutaj o kryptowaluty, ponieważ okazało się, Josie wyznała, że ona jakoś inwestuje w to coś. Pan Pomponik ją ostrzegł i ona była taka, ojej, oh Jesus, co? What? Chcesz zaprezentować? Nie, myślę, że Josie to zrobi najlepiej, jakby oddajmy jej to. Często mówią, że to jest ściema. Nie ściema? No tak mówią, że to ściema, więc możesz utopić kasę. O kurde, no to będę miała przypał. Od jakiegoś czasu, mam wrażenie, od 2-3 miesięcy to się rozkręca, mm-hmm, ale cały czas jest ten trend utrzymywany, mm-hmm, czyli pytanie do celebrytów o pieniądze, ile pieniędzy potrzebują miesięcznie. Do życia, tak. Albo na co najczęściej wydawają pieniądze. Nie wiem, o co chodzi. To jest bardzo dziwne i to mnie nadal zaskakuje. Cały czas, pomimo że to trwa, to jest temat, który najbardziej rozgrzewa Polaków. I raczej wszyscy o tym wiedzą. I raczej zawsze był jakoś tak omijany łukiem, a teraz po prostu strzelamy i co najgorsze, albo najlepsze, to te osoby odpowiadają, po prostu tak wchodzą w tak to i no i super. A najbardziej, ja myślę, ubraniami, beauty, włosy. Ja bardzo dużo dodam całe rzeczy na włosy, bo kocham włosy. So that's pretty much, yeah. Włosy, hair, bardzo hair ważne jest, very ważne to jest naj... najimportant. Most ważniejsze, jest. Beauty, włosy. Ale tak w ogóle to move on, girl, i stop, whatever. Oh my god. I w ogóle ja wygrałam, ty przegrałaś. Daj mi spokój, dziewczyno. Ja jestem Kwaśniewska, a ty jesteś co, jakaś? Słodkawska? Co? No bo Kwaśniewska od kwasu. A, okej, rzeczywiście. Słodkawska. Właśnie, ja bym się niepokoił, jak ona jest kwaśniewska, to ona może po prostu cię zakwasić, nie? No to trzeba mieć zasadę. Jakieś zasady? Mm-hmm. Czy Josie ma zasady? Nie może mieć zasad. Nie, bo jakby miała kwaśniewska zasady, to by została wyeliminowana. Tak. No to po prostu nie ma wyboru żadnego. To ta kobieta nie ma zasad. Tak przyszło już z góry. Zanim przejdziemy do następnego tematu, to musimy wam przypomnieć, albo was powiadomić, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, że zaszły pewne zmiany.
Zaszły pewne zmiany, Grażyna. Co się i dzieje? Powiem ci, że teraz wow, do odwołania no. dostawa naszej książki na terenie Polski za całe 0 zł. Tak. I... Książka z zestawem, czyli z brokatami, naklejkami, tatuażami, które sam rysowałem, jest w nowej, niższej cenie, także też polecamy. I ostatnia informacja w tym temacie. Są 4 nowe odcinki dodatkowe. Naszego audiobooka, które możecie zakupić w bezpłatnej aplikacji Słucham, którą możecie ściągnąć na swoje smartfony. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie królowedram.pl. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. Julia Żugaj. Czy coś ci to mówi, moja droga? No już wiem, bo już mnie wprowadziłeś tak w temacie właśnie książek i literatury ogólnie rozumianej. No tak, tak, tak. No. No ale może nie wiedzą tutaj państwo, no to jestem na jej Wikipedia. W 2018 roku rozpoczęła aktywność w mediach społecznościowych. Tworzyła na TikToku. I w tym samym roku nawiązała współpracę ze Spotlight Agency, to są ci od Teamu X. No i była w tym Teamie X w jakimś tam 50. sezonie. Tam z nimi publikowała swoje pierwsze utwory o charakterze muzycznym. W 2022 roku wydała mini album Miłostki, pierwsze miejsce na liście sprzedaży Oliz. Napisała też książkę o tytule Tak miało być. Widocznie tak miało być. Jest w związku z Maciejem Szeo Eismontem i są zaręczeni od grudnia 2023 na świątecznej trasie koncertowej Julii się zaręczyli. Co się dzieje? Czy tutaj... Powiedzmy wprost, Julia zapłaciła za ten odcinek, żebyśmy przeczytali jej Wikipedię. No właśnie nie zapłaciła, no nie zapłaciła. I po co łżesz? No nie zapłaciła, no. No to po co gadasz, że zapłaciła? Gdzie są pieniądze, Julia? No bo ja to, pieniądze za ja to afirmuję. Czyli może zrobiłam szelf, tak? Na pewno. Dobra, skoro już w naszym uniwersum pojawiła się Żugaj, no to teraz musimy się dowiedzieć, o co chodzi z tą Żugajką. Zaczęło się wszystko niewinnie, bo zaczęło się od zdjęcia, które udostępniło Spotify Poland na swoim Instagramie. Zdjęcia różnych celebrytów, na przykład właśnie Julii Żugaj, Izabeli Zabielskiej z Robertem Lewandowskim. Czyli po prostu jakieś super znane i wartościowe postacie. Tak, dokładnie tak. W związku z tym była konferencja jakaś tam Roberta Lewandowskiego, no i został on zapytany o taką sprawę, no bo jak ma zdjęcie już z Julią Żugaj, no to czy jest Żugajką? Czyli ponieważ jest w fandomie Julii Żugaj. No i Robert tam się prawie że ustosunkował do tego pytania. Ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może Żugajką? Nie wiem, Robert, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi. Bardzo proszę, tam Adrian. Jestem. Dzień dobry, Adrian Mynik, TVN24. Witam pana trenera, cześć Robert. Moje gratulacje po wczorajszym pięknym zwycięstwie. Tutaj jestem, naprzeciwko siedzę. Robercie, to zmienię temat na sportowy. No, lekkie oburzenie, konsternacja i oburzenie. Naprawdę? Naprawdę? Znaczy, o ile reakcja Lewandowskiego jeszcze mnie tak nie zdziwiła, ale ta reakcja tej osoby prowadzącej... Naprawdę? Zajmijmy się czymś ważniejszym. No, zajmijmy się kopaniem piłki. Tak, okrągłej, gumowej rzeczy. Pytaniem, która się toczy. Influencerka. Okej. Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi. Swoją drogą ja pytałem mojego znajomego Hiszpana, no. Barcelończyka od wieków i... Od wieków. I fana FC Barcelony i on powiedział, że no. Że Robert no. Że no, Robert no. Że no. Sorry. Więc może lepiej, żeby został przy tych Żugajkach, co? No, zaczekaj, bo temat się rozkręca. Lewy w jakimś innym wywiadzie został zapytany, co sądzi o tym, że został zapytany na konferencji o tym, że jest Żugajką. Czyli ewidentnie ludzie czekają na odpowiedź. Czy ewidentnie. Mógłby się postarać i Robert! Zrobić? Dasz radę, Robert! 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 O, nie lubię zostawać sam ostatni z tym... Z Robertem nie. No trudno, przykro mi. No bywa i tak. No Robert też nie lubi, ale co? It is what it is. It is what it is, no. Move on. Pytaliśmy się najważniejsze rzeczy. Czy w końcu jesteś już Żugajką, czy no, to jeszcze nie? Nie, no pytanie, bo ci poniżej pasa, bo... Spotkałem się ostatnio z Żugaj.
taka influencerka w Barcelonie. I dziennikarz na tym, dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy po tym spotkaniu, czy kim się stałem? Ale przede wszystkim, czy to wpłynęło na twoją formę? Czy wpłynęło to na moją formę, czy jestem żugajką? Żugajką. A to poka? Nie. Tak, no tak, ale ja serio? Wiesz co, to jest pytanie poniżej pasa. To jest zdecydowanie. Julia Żugaj, dlaczego jesteś poniżej pasa Roberta Lewandowskiego i czy Ania o tym wie? Nie wiem o co chodzi, ale dlaczego Robert jest taki, on jest taki po prostu spięty zawsze? No właśnie nie. Może jakby trochę poluzował, to by lepiej grał, no bo... Ale nie można wiem, wypowiadasz już... się na tematy, na które nie masz pojęcia. A mam? A skąd wiesz? Może po prostu, nie wiem, jakby odpowiedział, to już by było to dawno za nami. A tak będzie to się za nami jeszcze ciągnęło, co? No i będzie się ciągnęło za nami, ponieważ... To pozostało do tej pory bez odpowiedzi. I do tej pory nie wiemy, czy Robert Lewandowski jest żugajką, co sądzi o Julii Żugaj. I to nie jest jedyna kwestia z Julią Żugaj, która wypłynęła ostatnio. Ale jakaś kolejna kontrowersyjna sprawa. Ależ oczywiście, że nie. Tak. Ależ oczywiście, że tak. Nie. Powiedzieć, kto panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie. Okazało się, że Julia Żugaj nie jest taka miła, ponoć oczywiście, na jaką się kreuje. Nie, może... Wyczekasz. No. Jakaś influencerka, jakaś youtuberka nie jest taka, jak w sieci się prezentuje? To jest coś nowego ogólnie, ja się nie spotkałem jeszcze z tym. Ja nie słyszałem o tym jeszcze. Ja tak samo. Ale no dobra, zawsze jest czas na jakieś nowości. Słuchajcie, została nagrana podczas jakiegoś spotkania, gdzie ewidentnie nie chciała sama nagrać pozdrowień dla innej, jak rozumiem, nieobecnej Żugajki? Osoby, tak. I zostało to nagrane. No zobaczcie ten wstrząsający materiał o charakterze wideo. Byś mogła powiedzieć pozdrawiam Safari? Nie mogę myszeczko pozdrawiać dzisiaj. A ja obiecałam. No to trudno. No myszeczko. Nie mogę myszeczko. Myszeczko nie ale mogę. Ale zaczekaj, to jest ta myszeczka, tak z kamera, z, wiesz, tak, ukryta tak, kamera, tak, nie? Tak, niby tak. Tego, jak jakiś test. Strasznie się bać. Nie mogę myszeczko. Uwaga, TVN, nie? Niby ten, ale... Ale jednak ten. Ale ten jednak. Mm-hmm. No myszeczko nie mogę, słuchaj, myszeczko nie mogę, bo jestem tutaj po prostu zajęta myszeczko i nie mogę powiedzieć myszeczko pozdrawiam, bo myszeczko tutaj robi inne rzeczy. Nie mogę myszeczko. Piszcze na przykład, jak myszko. Myszeczko, przepraszam cię myszeczko, no. Słuchajcie, to wideo zyskało bardzo dużą popularność na TikToku. Nie mogę myszeczko pozdrawiać dzisiaj. W związku z czym Julia Żugaj postanowiła odnieść wydać się. Wydać oświadczenie oficjalne. Bo jej kariera zaczęła nagle trząść się w podstawę. Chyba tak. Co z te myszeczki wszystkie, no bo one właśnie zaczęły tam podjadać. A jeszcze przejdziemy do nich. Ale teraz oświadczenie Julii. I jeszcze myszeczki wam... Myszeczki. Chyba już myślę, że źle będzie to kojarzyć. Chciałabym wam wyjaśnić tą sprawę z targów książki, bo wiem, że może być to ciężkie do przyjęcia, ale ogólnie było tak, że chcieliśmy zdążyć z całą kolejką w 5 godzin, więc ustaliliśmy z organizatorami, że staramy się robić tylko podpisy i zdjęcia i nie nagrywamy pozdrowień. I tak mówiłam wszystkim, którzy podchodzili. Zrobiłam fakt, jeden wyjątek dla chłopaka, który poprosił o pozdrowienia dla jakiejś, na urodziny, dla jakiejś dziewczyny. I tylko dlatego to zrobiłam, że chłopak przyszedł, zrobił sobie jedno zdjęcie, poprosił o podpis na książkę i jego spotkanie trwałoby nominalnie 15 sekund. I chciałam dać coś dodatkowo dla niego, żeby mógł ze mną spędzić więcej czasu, bo nie robił sobie tam trzech zdjęć, trzech podpisów. Wykorzystał bardzo mało ze swojego czasu i stwierdziłam, że tak będzie po prostu fair. Najwidoczniej nie wyszło. No widzisz myszeczko, czyli tak wyszło fair. I myszeczki. Po prostu ty myszeczko chciałaś za dużo czasu, a tamta myszeczka chciała mniej czasu i po prostu to nie było fair. Całe szczęście Julia jako ta władczyni rozporządzania czasu mogła zdecydować jak będzie fair myszeczko i zdecydowała myszeczko, a to, że myszeczko ci się nie podoba myszeczko, no to już jest twój problem myszeczko. Oj myszeczko. Myszeczki. Dobra, okej, okay, myszeczki. Ale bądźmy szczerzy, ja muszę coś powiedzieć. No dobra. Ale nie chcę zabrzmieć jak żugajka. Wypieram się tego. Nie jestem żugajką. Proszę mnie tak nie podpisywać. Dobra, żugajko. Ale myszeczki, słuchajcie.
myszeczki. Ja w jakimś drobnym stopniu jestem w stanie ją zrozumieć. Ja też. Ponieważ my również jesteśmy autorami książek. Tak, jesteśmy. Jesteśmy i my również podpisywaliśmy książki. Tak, podpisywaliśmy. Również kilka godzin czasami. Do bladego rana się zdarzyło. Nawet, słuchajcie, tak, jak graliśmy ostatnio imprezę w Warszawie, to słuchajcie, po godzinie 3 nad ranem, do 5, słuchajcie, do 5 siedzieliśmy i podpisywali te książki tak i było. Myszeczki, nikt nie robił problemu myszeczki. Nie, kolejka była myszeczek ładnie myszeczki ułożona. Myszeczki były ładnie ustawione, chociaż prawda jest taka, że nie wszystkie myszeczki przychodziły, żeby podpisać książkę. Nie. Wszystkie myszeczki, niektóre myszeczki przychodziły na pozdrowionka, niektóre myszeczki przychodziły, żeby mi się podpisać na jakiejś karteczce czy coś. Myszeczki. I nie mówiliśmy nigdy, nie myszeczko, nie wolno, nie ma czasu, nie. Ustalone było przez management. Nie mówiliśmy, mogliśmy powiedzieć myszeczki, nie wolno. Nie zrobiliśmy tego. Co nie zmienia faktu myszeczki. Myszeczki. Że po prostu, co ja chciałam powiedzieć? Ja nie mam pojęcia. Chciałem powiedzieć to, że po prostu czasami te myszeczki to są nieobliczalne. Myszeczki. Wiesz, co chodzi? Nieobliczalne myszeczki. Nieobliczalne są myszeczki i jedna myszeczka chce to, druga chce tamto i ty się zgodzisz, następna zobaczy i też będzie chciała i wszystkie będą chciały to samo. Każdy myśli, że jest najważniejszy. No tak. Ja na przykład nie myślę, że jestem najważniejszy. Ja myślę, że nic tak nie znaczy. I myślę, że więcej... Co? Tak, że więcej osób tak powinno myśleć i po prostu, i wiecie, i lecimy dalej, nie? A myszeczki niektóre są takie, że chcą za dużo tego serka. Tak. I to jest po prostu nie fair. No i tak jak powiedziała, Queen Julia. J. Myszeczki. To nie koniec tej sytuacji, ponieważ... A czy już została skancelowana myszeczka? Chyba jeszcze nie, aczkolwiek dzieją się tak u Julii Żugaj... nie jest chyba. Dzieją się u Julii Żugaj kolejne rzeczy. Ona tam nagrywa sobie kolejne tiktaki i tam... No raczej jak na tiktakerkę przystało, tak. Poważną. I ludzie, chyba Żugajki, zaczęły jej pisać... Przepraszam, myszeczko, nie mogę polubić. Nie mogę, myszeczko, polubić, jak mi szkoda. Myszeczko, nie mogę polubić. Nie mogę, myszeczko, polubić, to trudno. Nie mogę, myszeczko, polubić, no trudno. Nie mogę, myszeczko, polubić. Przepraszam, myszeczko, nie mogę polubić. Przepraszam, myszeczko, ale nie mogę złożyć życzeń. Nie mogę, myszeczko, pozdrawiać dzisiaj. No teraz po prostu jest zemsta myszeczek. Proszę państwa, myszeczki się wkurzyły i zjedzą kota. Tak? Mogę, myszeczko, pozdrawiać dzisiaj. No ale to widzisz, no, sytuacja jest skandaliczna po prostu. Ale myślisz, że co, Robert też zareaguje na to? Że jego idolka nie chciała nagrać pozdrowień dla myszeczki? Myślę, że powinien zareagować. Ale właśnie, poczekaj, czy Żugajki są automatycznie myszeczkami? Czy oznacza to, że Robert Lewandowski również jest myszeczką? No chyba tak. Ja to tak rozumiem. Tak myślisz, że jest myszeczką? Mhm, tak. Myszeczki. No ale czy Anna Lewandowska nie powinna być zazdrosna, że jej małżonek jest myszeczką? Anna Lewandowska jest zajęta teraz tańczeniem. Gdzie ona tańczy? Nie tańczy w tańcu. Gdzie jeszcze tańczy się? No nie, ona tańczy w Barcelonie. A, bo oni teraz są już rodowitymi Barcelończykami i teraz już jest, Sisi, już wszystko ogarniają, już wszystko rozumieją. No dobra, okej, no to niech się bawią. Na szczęście Julia Żugaj będzie mogła otrzeć łzy po aferze z myszeczkami parówką, ponieważ została twarzą parówek. I wszyscy są parówkożercy, Julia Żugaj też. Wszyscy są parówkożercy. Julia Żugaj też. Nie ma to jak zostać twarzą zmielonych zwierząt. To jest śniadanie. Budzę się rano i myślę sobie, kurczę, chyba będę dzisiaj promować zmielone kopyta. Chyba mam na to ochotę. To jest śniadanie. To jest taki trend rozpoczęty, rozumiem, przez panią Sanach, tak? Teraz Sana kolejne. Kabanosy, Smolasty jeszcze był po drodze, tak. Teraz Julia Żugaj. Teraz Julia Żugaj i zmielone kończyny. Myszeczki. No to może sobie podetrzeć tę łzy tą parówą, no. Może zrobić tak jak Magda Gessler kiedyś, pamiętasz, ze swoimi bezosami. Niestety bezosy przepadły, ale mam nadzieję, że te parówki nie są robione z myszaczek. No właśnie. Julia, co? Bo to jest jakieś naturalnie... Myszeczki. 100% skurczaka. Nie, skurczaka, przepraszam. To tylko, to nie, to cofam, to nie są zmielone kopyta, to są zmielone dzioby tylko. Ale kto co lubi, słuchajcie, ja nic nie mówię. Ja kiedyś tak lubiłem parówki, powiem ci, a z jakie kochałem parówki. No ja kiedyś lubiłem parówki, kto nie lubił parówek kiedyś? Taki cykl w życiu każdy przechodzi, tak. Gdy jest parówkożercą, później nim pozostaje, bądź też nie. Ale wege parówki, mniam.
pytanie, co lubi, wiesz co? To prawda, jedni co wolą dzioby, inni wolą trawę, nie? To prawda. Graża, bo my tutaj o parówkach, parówkach, współpracach i tym podobnych i trochę pozostając w temacie, ponieważ Sylwia Bomba, powiedzmy sobie to wprost, postanowiła wykorzystać swoje 5-letnie dziecko do reklamy. No i co? Bo dlaczego nie? Jej dziecko? Jej dziecko. Jej dziecko. Zrobiła je? To może chyba, tak? No, coś jej no, się należy. Od życia, no. To co sobie dziś pani życzy? Piękna produkcja wideo. Ja jestem taki confused, słuchajcie. W ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje właściwie. Trwa to jakieś 30 sekund. Nie wiem, co ona mówi. Nie wiem, co one robią. Nie wiem, co to ma reklamować. No, ona jest ewidentnie specjalistką od manikurę i robi manikurę swojej 5-letniej córce. Dobra, Grażyna. Bo Grażyna mnie tutaj cenzuruje, słuchajcie. Jestem na cenzurowanym i już kilka razy chciałem powiedzieć moje takie przemyślenia pierwsze. Nie, czego to jest wolno, reklamą? Nie wolno niektórych. Czego to jest dziecięcego czegoś? Możecie pisać w komentarzach, co wam przychodzi do głowy, ale skoro nie mogę wypowiedzieć swoich myśli, bo nawet w swoim domu jestem cenzurowany, tak, to proszę, Grażyna, czego to jest reklama? To jest reklama butów. Naprawdę? Nie mam pojęcia, ale dobra, zapamiętałem z tego te za duże buty, w których chodziła ta dziewczynka. Ale no dobra, ale to co te tipsy i ta peruka ma z tym wspólnego oraz czy nie wiem, zakładanie dziecku za dużych butów na szpilce jest dobrą reklamą dla butów? W sensie, nie, w jaki sposób to reklamuje buty dla kogo? Ale czy tam może w tym nagraniu jest jakaś dobra reklama czegokolwiek? Czy to jest reklama dla tych dzieci małych, żeby one po prostu robiły sobie peruki, tipsy i zakładały te buty? Czy to jest reklama dla dorosłych kobiet, żeby co? Ubierały tak swoje dzieci? No bo nie ubierają się tak jak ona, bo nie są dziećmi. No to zobaczmy w opisie. Nic nie sprawia takiej radości, jak zabawa w dorosłą mamę. Wizyta w salonie kosmetycznym dla małej damy to prawdziwa przygoda. Podczas zamiany ról z nową serią LOL Surprise bawiliśmy się wyśmienicie. W co się lubicie bawić ze swoimi małymi damami? Reklama dla LOL Surprise. Hashtag Reels. Hashtag Reel. Reels Instagram, hashtag, nie muszę, Reel. Eat, feel, eat, hashtag wideo, hashtag funny, hashtag pink, hashtag heels, hashtag baby, hashtag fun, hashtag nails, hashtag mom life, hashtag cute. To jest, wiecie co, to idealnie obrazuje poziom polskiej reklamy. Tak, 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 też mam taki zamysł, poziomie. Wykonanie. Opis. To jest tak napisane w taki sposób, jakby ta 5-latka dopisała. Nie mam pojęcia, o czym to jest. Te hasztagi. Wiesz, że tutaj nie ma ani jednej kropki, ani jednego przecinka przez całość, ale za to jest 9 emotek. Girl. Jest źle. Ale. 24 tysiące osób poserduszkowało to. No to jest sprawa załatwiona, czyli się opłacał deal. Tak. Jak dla mnie, bomba. No dobra, tak naprawdę to nadal nie do końca wiem, czego to jest reklama. Ja tak samo. Bo nie mam na tyle odwagi, żeby kliknąć i sprawdzić, co to jest to LOL Surprise. Nie. Nie chcę tej niespodzianki. Nie namówicie. Dziękuję. Pozostajemy w niewiedzy. Natomiast wyobraźcie sobie, że internauci są podzieleni. Chyba żartujesz. Tak, a wręcz duża część oburzona jest tą sytuacją. Masakra. To jest dziecko, a nie marionetka. Ja jestem za tym, by lepiej dziecku książki kupować i uczyć języków, niż uczyć być księżniczką ze szponami i różowym plastikiem. Żal dziewczynki. Żal dziewczynka. Dla jednych ta scenka wygląda radośnie, dla innych żałośnie. Jestem tą drugą. Dzięki za info. Ciężko na to patrzeć. Czy ty naprawdę nie widzisz, jaką krzywdę temu dziecku robisz? Strach pomyśleć, co to dziecko będzie robić, jak będzie miało 10-12 lat. To będzie dopiero LOL Surprise. No. Nie.
Jejku, teraz tak sobie myślę, no 10, w sensie absolutnie to nie jest w żaden sposób powiązane oczywiście, ale z drugiej strony możemy sobie pofantazjować, nie? Pozostawię te fantazje w głowie, okej? Bo zaraz znowu się do mnie przypnie. Ale poczekaj, są też tacy, którym się podoba. No raczej. Więc spokojnie, żeby damy wszystkim głos, tak, okej? Tak, Yin Yang musi być. Mega fajna rolka. Sama bym się tak pobawiła. Tylko nie mam z kim. Przepraszam, ale... Wyjmijcie kija z dupy. Dziecko ma poczucie humoru i potrafi się bawić. Ja potrafię. Dziecko, 5-latka ma poczucie humoru. Ja myślę, nie zdziwiłbym się, jakby to był w ogóle jej pomysł. Jej współpraca, jej cały zamysł. Ona ogarnęła tę współpracę. Mama, siadaj. Dobra, poczekajcie, bo jeszcze muszę dojść do końca pozytywnych komentarzy, bo też mi jedna rzecz tak siedzi w głowie. Mhm. Moja 5-latka też ma zestaw do robienia paznokci. Ja tu widzę fajną relację mamy ze swoim dzieckiem. Kto nie ma córki, ten nie zrozumie. O, to może właśnie to jest to clue, nie? Tej sytuacji. Okej, okay, ale poczekajcie, bo ja muszę wrócić na chwilę. Bo tutaj pani Sylwia Bomba, chyba cytując ją, ona stwierdziła, że zamiana ról, podczas zamiany ról, ale to jest kłamstwo. Bo to nie jest wcale zamiana ról. Ja myślałam, że tutaj będzie chociaż jakieś, wiesz, jak się nazywał ten film? Z Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis, co one się zamieniły. Freaky Friday. No, one się zamieniły rolami. Ale tutaj się nie zamieniły rolami. Ja bym był bardziej usatysfakcjonowany, jakby Sylwia Bomba teraz zaczęła się zachowywać jak 5-latka. I była, mama! Nie wiem, jak się 5-latki zachowują, ale... Oglądałbym to. No, tak powinna chyba, tak. Nie? To byłaby dla mnie odpowiednia reklama, no ale w tej reklamie ona robi te tipsy, tak, nakłada i robi, a z drugiej strony piszesz, że to jest zamiana ról, no ewidentnie coś tu nie gra. Nie, kolana. Bomba, to jest chyba nie wypał. To ja bym cofnął tę kampanię i jeszcze raz przemyślał. Ale tutaj jest bardzo ważna kwestia, też nierozwiązana, ponieważ Pudelek krzyczy w nagłówku, odpowiedziała, ale w ogóle tutaj nie ma żadnej odpowiedzi w tym artykule. No czyli jedno wielkie kłamstwo Pudelka, nie pierwszy, nie ostatni raz. Ale wiesz, może odpowiedziała i później zablokowała komentarze i one wtedy są no ale widoczne. No to powinni chyba wrzucić, tak? Skoro zapowiadają w nagłówku, że odpowiedziała, po czym nie odpowiedziała, albo to przynajmniej co? Oni nie wrzucili odpowiedzi, no to chyba nie odpowiedziała, no nie wiem, no takie mam wrażenie, niestety. Przykro mi bardzo. Natomiast możemy poinformować, że na chwilę obecną do momentu tego naszego nagrywania nieporadnego, to jest ostatni post na Instagramie pani Sylwii Bomby. Wyobraźcie sobie, że komentarze są wyłączone. Tak, tak. Wyłączyła ja. Po prostu tyle tam się działo, kontrowersji najwidoczniej, że basta. Przenosimy się do uniwersum kurzopków. Dawno ich nie było. Dawno ich nie było. Wyciszyły się strasznie od czasu, jak pożegnałeś się z pytaniem na śniadanie. No ja już się martwiłem. Ale na szczęście jest wielki powrót. Pierwszy wielki powrót jest taki, że nagrali przepis. Nie wiem dlaczego. Taki bardzo skromny, bo nawet się nie wypowiadają w nim. Ja mam wrażenie, że oni tak, to nawet nie jest powrót, ale oni tak wracają jednym paluszkiem, tak zanurzają ten paluszek tak, w bajorku, żeby wybadać sprawę. Przepis na zapiekanego bakłażana i oni napisali w tej rolce a la kurzopki. No, wiesz. To zna, ale nie wiesz. No. Słuchaj, bo no, wcześniej było, że to takie gadanie o nich, że jak wy możecie mówić kurzopki, to jest Kasia przecież i Maciulek nasz kochany. To. Coś tam i kurzopki nieładne. Ale a oni sami teraz używają. Jest kilka wariantów, więc myślę, że mając opcję, żeby jakiś jeden wytegesić na wierzch, no to wolą kurzopki niż szczurzopki. Szczurzopki, tak, to prawda. Będziesz podawał przepis? Nie będę podawał przepisu, bo jestem strasznie nudny, ale myślę, że może byśmy... No po prostu kiedyś... pokroili bakłażana i posadzali jakieś rzeczy pomiędzy te warstwy bakłażana. No co to jest za filozofia jakaś? No Boże, no. O mój Boże, nie przestań im tak zazdrościć. No, ja nie wiem, no. Dla mnie to było niepokojące. Oni zawsze są dla mnie niepokojący, jak widzę te uśmiechy robotyczne. Czy oni naprawdę to zjedli? Nie wiem, nie mam pewności. Ale czy oni w ogóle mogą to jeść, no bo jak są robotami, to no oni właśnie nie mogą jeść bakłażanów. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, bo bakłażany są trujące dla robotów. Grażyna, no bo kurzopki teraz idą w świat internet. Internet. No i nic im nie pozostało innego. No póki co. Postanowili założyć własny podcast, ponieważ wszyscy na świecie zakładają własne podcasty. A my założyliśmy już dawno temu. To nie było takie modne. To prawda. No i założyli własny podcast, który się nazywa Serio. Serio? Serio. Okej. Okay.
takie mech. Mech. Mogli założyć kurzapki napierają. No, na przykład. Albo smaszcz, nie? Nasz podcast. Stracona okazja. Zapowiedzieli pierwszego gościa. Pierwszym gościem jest Jakub Bebączek. Jakub Bebączek powiedział im o swoim niedawnym coming outcie jako osoba homoseksualna. Paręnaście dni temu zrobiłem coming out. Publicznie powiedziałem po raz pierwszy, głośno i do szerokiej publiczności, że jestem gejem. I oni postanowili nawiązać do tego coming outu. Co się dzieje? Ale oni są teraz, przepraszam, jakimiś tutaj... Nie wiem, kim oni są. Kurzopkami, są po prostu. Ale kurzopkami. O co chodzi? Robią swój podcast, zapraszają pierwszego gościa i jest to jakaś, rozumiem, no chyba nie jest to nie jest jakiś celebryta. No jest to jakiś chyba mówca motywacyjny czy ktoś taki. I no dobra, i ma jeszcze jakiś to związek z jego orientacją seksualną, która ewidentnie jest czymś całkowicie odległym dla nich, bo to w ogóle nie byli w stanie poruszać tego wątku przez kilka lat w telewizji polskiej, a teraz idą w taką opozycję całkowitą. No już. No. Każdy sobie radzi. No tak, to właśnie, tak wygrało TPO i proszę. No i od razu nawet kurzopków nam zabrali. Wszyscy się zamieniają. No dobra, ale o co chodzi? Chodzi o to, że on powiedział, ten pan Jakub, o tym swoim coming outcie i oni powiedzieli też o swoim coming outcie. Jako kurzopki. Jedna z takich najczęstszych reakcji, która się pojawiła, to ludzie pisali, nareszcie. Ale to jest super ciekawe. To jest ciekawe, bo ja też zacząłem się zastanawiać, czy ja w takim razie popełniłem jakiś błąd albo grzech, albo powinienem przeprosić jeszcze i wytłumaczyć, że dlaczego nie 10 lat temu? Na przykład ludzie pytali, nareszcie? Albo pisali coś takiego, że szkoda, że tak późno. Ale dlaczego w ogóle musisz się zastanawiać nad tym, czy masz to robić, czy masz to ogłaszać światu? Nie. Tak czy nie? Czemu to przeszkadzało? My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się, w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu, czy w ogóle powinniśmy ją podawać. A okazuje się, że jesteśmy dociskani. I nie zawsze mamy wybór nawet, prawda? No tak, no, my też się poczuliśmy. Tak. Nie zawsze macie wybór. Zdarzyło się i tak, że nie mieliśmy wyboru. Bardzo niezręczna jest ta rozmowa. Typ zaczyna o jakiejś swojej bardzo ważnej sytuacji życiowej opowiadać i oni kradną ten moment, aby... Powiedzieć o swoim romansie. O swoim romansie... Że go ukrywali i przestali go ukrywać. W Jerozolimie. Tak. Zdarzyło się i tak, że nie mieliśmy wyboru. Nie wiem, to jest takie wszystko... Nie. Nie. Serio. Ale chyba się wszystko dobrze zakończyło i był chyba happy end. Tak zwane zakończenie z happy endem, ponieważ wszyscy sobie zrobili wspólne zdjęcia. Są dwa roboty i jest pan Jakub. Ale przepraszam bardzo... Kasia, aby zaprzeczyć wszelkim plotkom, założyła bluzkę z napisem Proud to be a woman. Żeby nie było wątpliwości. Więc chyba skoro ma taką koszulkę, to nie może być robotem, prawda? Prawda? Ma koszulkę Proud to be a robot. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Liczymy na wasze subskrypcje. Sprawdźcie, czy nas subskrybujecie, ponieważ około 30% osób, które oglądają prasówki, nie subskrybują naszego kanału. Niezręcznie. Niezręcznie, a my lubimy subskrypcje, także bardzo prosimy was o pozostawienie subciów. Kciuków w górę też oczywiście, komentarzy. Jeśli nie wiecie, co wpisać w komentarz, piszcie słowo... Pumpernikiel. A my się tymczasem żegnamy, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.